15 grudnia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z duchowieństwem dekanatu lwowskiego. Księża i siostry zakonne zebrali się w nowo poświęconym kościele Chrystusa Króla Wszechświata przy ulicy Chlebnej, aby przeżyć wspólną modlitwę i dzielić się radością tajemnicy Bożego Narodzenia. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W swoim kazaniu zauważył on, że czas jest darem samego Pana, który w naszych słabościach prowadzi człowieka drogą pokory i daje nadzieję na życie wieczne. Po wspólnej modlitwie odbyło się konferencja w pomieszczeniach Ekumenicznego Centrum Miłosierdzia oraz omawianie aktualnych problemów duszpasterskich. Zakończyło się spotkanie duchowieństwa dekanatu lwowskiego dzieleniem się opłatkiem. Panie, jestem godzien. Arkidiecezji, no a przede wszystkim ten kościół się podoba, także mógł zabrać Panie Boże. Służebnica Pańska, niech się stanie według słowa Twego. Szczęść Boże. Bóg zabrać. Zaproszenie do swojego domu, do naszego domu, do swojego domu, czyli do waszego i do naszego, czyli do swojego domu.